stworzyłeś, Panie, nas. Bóg jest miłością. Przez niezliczoność łask Bóg jest miłością. Przez mękę swą i krzyż Bóg jest miłością. Przez miłosierdzie swe Bóg jest miłością. Miłość prosta jest, Bóg jest miłością. Miłość cicha jest, Bóg jest miłością. Miłość wierna jest, Bóg jest miłością. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca tych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tym duchu poznać swoje sprawę i Jego pociechą zawsze się radować przez Chrystusa, Pana naszego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Palestyny, Królowo Polski, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I usiądźmy sobie. Kolejna refleksja. Kolejny czas na to, żeby kontemplować ikonę Kościoła wymalowaną pędzlem słowa przez świętego Łukasza w Dziejach Apostolskich. W tej trzeciej refleksji, a może zanim jeszcze, to tak dla informacji, dla wszystkich, już tu komuś mówiłem, ale ktoś podchodzi, pyta, więc ja jestem gotów, dlatego że to, co tutaj głoszę, pewnie, że czasami patrząc na zegarek, jakąś tam czasami wersję skrócę, ale z tymi nawet różnymi takimi jeszcze dopowiedzeniami, których głośno tu nie powiedziałem, wersję tych rekolekcji, również z treścią celebrowanej przez nas Drogi Krzyżowej wczoraj, udostępnię w wersji elektronicznej dla uczestników rekolekcji. Bardzo proszę, żeby to dla uczestników, czy może dla członków także zakonu, którzy gdzieś tam potem sobie odsłuchają, to będzie można udostępnić. Myślę, że prześlę do księdza Krzysztofa, a on potem już wam to udostępni zaraz po rekolekcjach, żeby też ta wiadomość była. Więc ta kolejna, trzecia refleksja jest zatytułowana Wspólnota, która żyje w procesie ciągłego nawrócenia. Chcemy stanowić Kościół, ale mamy tego świadomość, że Kościół jest wspólnotą od samego początku podejmującą trud nawrócenia. Dlatego też taka refleksja i kontemplacja tego szczegółu na tej ikonie pierwotnego Kościoła, bo wiadomo, rzeczywistość każdej rekolekcji dłuższych czy krótszych, a szczególnie też ten klimat Wielkiego Postu, przygotowania paschalnego, jest wpisany temat nawrócenia, wezwania do nawrócenia. Wczoraj też słyszeliśmy refleksję biskupa Ignacego Deca, który też to zdanie wywołał, które nam się jutro także pojawi w Ewangelii pierwszej niedzieli przygotowania paschalnego. Te pierwsze słowa zanotowane w Ewangelii Marka jako słowa wypowiedziane przez Jezusa. Po raz pierwszy według Ewangelii Marka, gdy ziemia usłyszała głos Syna Człowieczego, to były słowa
przybliżyło się Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ta refleksja też jest konieczna, bo prawdą jest, sami o tym dobrze już wiemy, że nie od razu z chwilą chrztu czy bierzmowania stajemy się doskonałymi, wzorowymi chrześcijanami. Zresztą być chrześcijaninem nie oznacza trwania w tym samym stanie, ale oznacza raczej ciągłe dążenie do celu. Nie jeden raz już przeprowadzałem takie rekolekcje zatytułowane w dążeniu do dojrzałej wiary w oparciu Ewangelię Jana. Bowiem ewangelista Jan chyba najbardziej ze wszystkich zdawał sobie sprawę z dynamiki wiary. Wiedział, że jeśli dzisiaj jest nieźle, to jutro powinno być lepiej. Że to nie jest rzeczywiste statyczne. Napisał Ewangelię, żeby czytelnika prowadzić do wiary dojrzałej, a co ciekawe, ani razu nie używa rzeczownika wiara. Bo rzeczownik to coś statycznego. Używa czasownika wierzyć. Troska o wiarę, więc to jest zadanie, które stoi przed nami. I chcę podkreślić dzisiaj właśnie to, że wytrwałość w naszym zakorzenieniu się w Chrystusie, w Jego Kościele, wymaga nieustannego nawrócenia. I w Dziejach Apostolskich Łukasz nazywa często chrześcijaństwo drogą lub nową drogą. Chrześcijan nazywa, jak łatwo zauważyć, zwolennikami tej drogi. Na drodze nikt się nie zatrzymuje. Drogą się idzie, kontrolując rytm i kierunek, mierząc odległość od celu i wracając na drogę, jeśli się z niej zeszło. W tym względzie wiadomo, potrzebujemy rachunku sumienia. W tym zabieganym świecie często niestety rachunek sumienia, ten codzienny, ten solidny rachunek przed przystąpieniem do sakramentu pojednania gdzieś tam gubimy. A my potrzebujemy rachunku sumienia. Dlatego też pewna atmosfera wyciszenia, skupienia, poszukania też nawet w tak krótkim czasie jakiegoś kąta, jakiejś chwili takiej głębszej, odważniejszej zadumy jest naprawdę bardzo potrzebna. My czyniąc ten rachunek sumienia skorzystamy z pomocy pierwszych chrześcijan, naszych przodków w wierze. A sam Pan Bóg podsunął nam myśl, abyśmy się do nich zwrócili, mówiąc w księdze Jeremiasza, cytowałem te słowa już wczoraj, stańcie na drogach i patrzcie. Zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza i idźcie nią. Potrzebujemy wszyscy nawrócenia. A co pozwala wrócić człowiekowi na drogę, po której idzie Jezus? Otóż odrodzenie duchowe człowieka zaczyna się od jasnego poznania swojego stanu. I jest to niewątpliwie chwila łaski. Zobaczyć swoje życie bez oszukiwania się. W całej prawdzie. Więc jak ważne stają się tutaj pytania. Kim jesteśmy? Jak żyjemy? Czy nasze życie może podobać się Bogu? Czy jest pożyteczne dla ludzi? Jaka jest nasza wewnętrzna uczciwość i prawość? I tutaj patrzmy krytycznie na siebie.
Osądzajmy swoje życie w świetle wymagań wiary, w świetle też naszych zobowiązań, w świetle Ewangelii, w świadomości zobowiązań, jakie na nas ciążą, w świadomości też darów i talentów, jakimi nas Bóg obdarza. Naprawdę nie mówmy. Wszystko jest dobrze, wszystko jest w porządku. Nie mówmy też, rozglądając się i patrząc na innych, że inni są gorsi. Nie stać nas na więcej. Nie mówmy i nie myślmy tak, bo to uspokaja, usypia, demobilizuje. Tak, nawet jeśli błądzimy, zachowajmy świadomość tego. Nie usprawiedliwiajmy się. Nie okłamujmy się. Nazywajmy zło złem. Nawet wtedy, gdy ono przydarza się nam, nawet gdy ono przydarza się ludziom Kościoła. Nigdy nie mówmy, wszyscy tak robią, albo inni są gorsi, bo z tego nic nie wynika. Droga chrześcijanina, ucznia Chrystusa, jest drogą nawrócenia. I my wiemy, droga ta nie jest łatwa. Bo jest nieustannym wysiłkiem, który wymaga oderwania i walki. Każdy człowiek, naprawdę każdy, przeżywa głębokie rozdarcie, pociąga go ku sobie, a on czuje jakąś straszliwą siłę, która go zatrzymuje i ściąga w dół. Paweł opisuje tę wewnętrzną sytuację człowieka w obrazowy sposób, wyznając: nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to właśnie czynię. Łatwo mi przychodzi chcieć dobra, ale wykonać nie. To samo, co często słyszymy w polskim przysłowiu: chciałoby się wielkie rzeczy, a pospolite strzecz. Lecz jeżeli coś jest trudne, to nie znaczy, że jest niemożliwe, zwłaszcza gdy można liczyć na Bożą pomoc. Gdy można liczyć na wsparcie tej, która pragnie pomagać, jest matką nieustającej pomocy. Dlatego chrześcijanie nie przestają prosić Boga. Tak jak prosili Izraelici na wygnaniu: nawróć nas, Panie, a wrócimy do Ciebie. Kontemplacja wspólnoty pierwszych chrześcijan jako wspólnoty zakorzenionej w Jezusie Chrystusie nie może skłaniać nas do sądzenia, że pierwsi chrześcijanie byli wszyscy doskonałymi i wzorowymi ideałami. Przez temat naszej dzisiejszej refleksji, który brzmi: wspólnota, która żyje w procesie ciągłego nawrócenia, chcemy podkreślić właśnie to, że wytrwałość w naszym zakorzenieniu się w Chrystusie wymaga nieustannego wysiłku, wymaga nieustannego nawrócenia. Jest takie zdanie w Dziejach Apostolskich, które mną osobiście mocno wstrząsnęło. Ono zostało wypowiedziane w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Piotr wygłosił do zgromadzonych Żydów mowę. Taka pierwsza niesamowita kerygmatyczna mowa. Ona zawiera w zasadniczych rysach to wszystko, co chrześcijanie chcą, co powinni głosić światu. Tutaj pozwolę sobie na takie wtrącenie: niestety, przez długie wieki nie robiliśmy tego, co powinniśmy w Kościele. Za dużo żeśmy moralizowani, a za mało ewangelizowani. I dzisiaj mamy owoce. Tylu ochrzczonych, a jeszcze więcej niewierzących.
Moralizowaliśmy, wywijaliśmy tym palcem, tym, a czasem i nogą. A nie głosiliśmy ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Dużo się zmienia, jakkolwiek jeszcze ciągle spotykam mówców, którzy moralizują. Zamiast ewangelizować. José Prado Flores, wielki człowiek zaangażowany, świecki w dzieło nowej ewangelizacji, mówi, że moralizować zamiast ewangelizować to jest nic innego, jak karmić trupa. Bo jak kimś nie na wiarę, powiedzcie może niektórym wychodzącym na ulicę, że tego nie wolno, jak on nie wierzy. Jak on mówi, że wszystko się kończy. Zobaczcie, ile zależy od antropologii, od wizji człowieka. Nie? Dla kogoś, kto uważa, że wszystko się kończy, jak łopatą poklepią mogiłę na cmentarzu, no to wiadomo. Zmienia się zupełnie perspektywa. Piotr wtedy po zesłaniu Ducha Świętego wygłosił mowę kerygmatyczną. I ona, tak jak powiedziałem, zawiera w zasadniczych rysach to wszystko, co chcemy głosić światu. Co powinniśmy głosić. I główne tezy tego kerygmatycznego przemówienia są następujące. Jezus z Nazaretu jest obiecanym Mesjaszem. Wy go zabiliście. Bóg wskrzesił go i uwielbił. Jak się człowiek tak w całości wczytuje to przemówienie Piotra, może ktoś znajdzie czas, to zapraszam do takiej osobistej lektury, to przemówienie Piotra jest mocne. Jest wstrząsające. Świadczy o tym reakcja słuchaczy. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Słowo Boże w ustach Piotra objawia swoją nieodpartą potęgę i skuteczność. Ale nasuwa się pytanie. Czy nie było przesadą obciążanie tych słuchaczy winą za zabicie Jezusa? Prawdopodobnie wiele spośród tych 3000 osób nie uczestniczyło w ukrzyżowaniu Jezusa na Kalwarii, ani nie wołało na dziedzińcu pretorium Piłata ukrzyżyka. Może Piotr mówi to nie tyle do tej konkretnej grupy, ile do wszystkich ludzi. Ale właśnie, czy jest uzasadnione takie ogólne oskarżenie? Wy zabiliście Jezusa? Piotr nie opowiada po pięćdziesiątnicy całego historycznego wydarzenia, nie analizuje jego obiektywnych przyczyn, ale daje teologiczną interpretację sprawy Jezusa, wyciągając z niej konsekwencje egzystencjalne, życiowe. Wy ukrzyżowaliście Jezusa. To wy nie odnosi się tylko do Żydów lub ówczesnych władz rzymskich, ale do każdego człowieka. Czyli także do każdego z nas. Bo my wszyscy, każdy na swój sposób zgrzeszyliśmy. I każdy grzech jest odrzuceniem Boga. Każdy grzech przyczynia się do cierpienia tego, który obarczył się naszym cierpieniem, dźwigał nasze słabości, który był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Autor listu do Hebrajczyków, mówiąc o tych, którzy powracają do grzechu po przyjęciu chrztu, twierdzi z całym przekonaniem, krzyżują w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Rozdział 6, werset 6. Tak. Wobec śmierci Jezusa nikt nie może powiedzieć, jak Piłat umywając ręce, nie jestem winny Jego krwi.
Niestety też to trzeba powiedzieć, że wszyscy po trosze przypominamy Dawida. Dawid zorganizował wszystko jak trzeba. Korzystając ze swojej władzy, posłał Uriasza do pierwszego szeregu, tak aby zginął od strzał wroga. I wiemy, że jego plan się powiódł. Teraz on spokojnie poszłyś Batrzebę, nie martwiąc się intruzem w postaci męża. A zatem wszystko jest w porządku. Udało się uniknąć skandalu. Nikt nie może mu niczego zarzucić. Dla tak zwanych wielkich tego świata, wielkich z różnych dziedzin, ważne jest często zachowanie zewnętrznych pozorów, ponieważ sumienie zostało już wcześniej poddane znieczuleniu. Nieważne jest dokonane zło, ale to by udało się je ukryć za fasadę pozorów. Bóg, który nie akceptuje takich niegodziwych sztuczek, posłał, jak wiecie, jednak proroka Natana do Dawida, aby zniszczył fasadę i wstrząsnął sumieniem króla. Epizod ten można znaleźć w 11 rozdziale drugiej księgi Samuela. Jakże jest pouczający. Prorok nie mówi wszystkiego prosto z nosu. Zresztą ludzie władzy nie lubią, gdy im się wyrzuca winy. Dlatego potrzeba tu nieco ostrożności. I Natan opowiada zatem historię o bogaczu, który w bezwstydny sposób krzywdzi biedaka posiadającego tylko jedną owieczkę. Opowiadając, obserwuje reakcję króla, który jest coraz bardziej oburzony, zbulwersowany, skruszony. Natan potrafi tak dozować napięcie, że doprowadza Dawida do szczytu gniewu. I kiedy król nie może już opanować swojej wściekłości, bezlitośnie wskazuje na niego. To ty jesteś tym człowiekiem. Otóż to. Słowo Boga jest niewygodnym światem. Czy to nie jest też powód, że niektórzy się do Niego nie zbliżają? Żeby nie wyszły na jaw i uczynki? Bo Słowo Boga obnaża grzech. Mój grzech. Przyzwyczaiłem się do dywagacji, do chowania się w meandrach wygodnych usprawiedliwień, okoliczności łagodzących, różnych alibi. Chętnie odkrywam winy innych i jestem nimi oburzony. Jestem zawsze gotowy do minimalizowania moich wad, aż do ich ukrycia. Łatwo umykają mi z pamięci, gdy za bardzo jest ona obciążona przechowywaniem ogromu win innych ludzi. W pewnej chwili spotykam jednak słowo światła, które mnie przygwaszcza. To ty jesteś tym człowiekiem. To ty jesteś winny, a nie twój bliźni. To twój grzech, a nie jego. Wy ukrzyżowaliście Jezusa. Tak, te słowa wydają się wstrząsające. Jest to jednak wstrząs zbawienny. Może my wszyscy na drodze naszego życia chrześcijańskiego potrzebujemy takich wstrząsów, przynajmniej od czasu do czasu, abyśmy się otrząsnęli z opieszałości, lenistwa, obojętności, złudzenia, że jesteśmy w porządku, z takiego wygodnego stania z boku, obserwowania i krytykowania bez zaangażowania się. Z takiego fałszywego mniemania, może nieświadomego, że jesteśmy bez grzechu.
potrzebujemy poczuć się godni potępienia, aby zrozumieć, czym jest wielki dar zbawienia dany nam przez Jezusa. Ci, którzy słuchali Piotra, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, co zresztą podkreśliłem, przejęli się do głębi serca. Przejęli się do głębi serca. I zapytali: cóż mamy czynić, bracia? I Piotr odpowiada stanowczo: nawróćcie się. Przejęcie się do głębi serca to nie jest tylko emocją, która przeminie bez śladu lub może pozostawi jakieś niewyraźne poczucie winy i żalu, lecz jest tym, co ktoś odczuwa naprawdę głęboko. Kiedy patrzy na siebie w prawdzie i zdaje sobie sprawę, że nie jest taki, jak Bóg chce. Z takiego poczucia wypływa prawdziwy żal i gorące pragnienie uwolnienia się od tego stanu. I z tego wypływa wola zdecydowanego i radykalnego nawrócenia, a także nadzieja odnowy. Myślę, że czujemy szczery ból nie dlatego, że widzimy się niedoskonałymi, ale dlatego, że nie odpowiedzieliśmy na miłość, na tak wielką miłość, że obraziliśmy, zawiedliśmy, zapomnieliśmy, odwróciliśmy się od tego, który nas bardzo kocha i samego siebie za nas ofiarował. Dobrze, że tutaj mamy przed oczyma ten krucyfiks. Ja jak patrzę na krucyfiks, to moimi myślami spontanicznie przenoszę się na Golgotę. Ile razy tam sprawowałem Eucharystię, czy mówiłem kilka słów, bo wiecie, czas jest zawsze ograniczony, to pokazywałem na krzyż. I mówiłem słowa: tak Bóg umiłował świat, że swojego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I powtarzałem: tak Bóg umiłował świat. Tak. Zobaczcie, rozciągając ramiona do granic możliwości. Co jeszcze więcej miał zrobić? Ale wiadomo, tam też na Golgocie sprawujemy Eucharystię, powtarzamy za psalmistą: wielkich dzieł Boga nie zapominajcie. Nie zapominajmy. Tak, zapominamy o wielkich dziełach Boga. Jesteśmy w tym względzie do Izraelitów bardzo podobni. Jak jest lepiej, jak kory to pełniejsze, to zapominamy o Bogu. O tym dziele, które jest największe. Opowiadanie Łukasza o życiu pierwszych chrześcijan podsuwa nam bardzo pożyteczne refleksje. Bo okazuje się, że nawrócenie zawiera w sobie aspekt wyzwalający, jakim jest oddalenie się od grzechu, ale też aspekt pozytywny, jakim jest zbliżenie się do Boga. Bo nie chodzi tylko o to, żeby zerwać z grzechem, ale żeby zbliżyć się do Boga, do Jego sposobu myślenia i działania, żeby wejść w logikę Boga, która jakże często jest inna od naszej. Już od samego początku istnienia Kościoła, Dzieje Apostolskie nas o tym przekonują, Bóg wychowywał swój lud w tym kierunku, aby podejmował trud nawrócenia się do Jego zamysłu. Mamy w Dziejach Apostolskich epizod ukazujący nam ze szczególną wyrazistością tę drogę nawrócenia do zamysłu Boga, którą On sam kieruje. Jest to opowiadanie też naprawdę wyjątkowe w Dziejach Apostolskich, zresztą bardzo długie. Cały 10 rozdział Dziejów plus jeszcze 18 wersetów 11 rozdziału. Tak, opowiadanie długie i opracowane przez Łukasza ze szczególnym artystą. Może przypominacie sobie
że na początku tego opowiadania Bóg żąda od Piotra, aby zbudował most komunii, zbliżając się do poganina Korneliusza. I ukazuje mu w Jafie, tam, kiedy był w domu Szymona Karparza nad morzem, gdzie dzisiaj jest Kościół świętego Piotra. Ukazuje mu w widzeniu zwierzęta i mówi: zabijaj, Piotrze, jedz. Piotr stanowczo odmawiał: o nie, Panie, bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego. Zobaczcie, to, że nigdy dotychczas czegoś nie robił, jest dla Piotra dostatecznym powodem, by i nadal tego nie robić. Nawet gdy Bóg mu to wyraźnie nakazuje. Piotr przeciwstawia się Bogu i niemal go poprawia w imię tradycyjnych norm, bo tego nigdy nie było. Bóg jednak okazuje mu pomoc i wtedy spontaniczna reakcja Piotra: o nie, Panie, przekształca się, przekomunie się. Bóg zaskakuje Piotra nowością i zachęca do wyjścia z utartych schematów. Daje mu do zrozumienia, że wszyscy ludzie są jednakowo jego dziećmi i że różnice ras, religii i kultury nie powinny nigdy stanowić między nimi bariery. Piotr musi porzucić tradycyjną mentalność, z którą się dotychczas identyfikował, gdyż nie zgadzają się one z nowym i prawdziwym obliczem Boga, jaki mu się teraz objawia. To nie znaczy, żebyśmy się też dobrze rozumieli, że rzeczy dawne zostają uznane za fałszywe lub godne potępienia, ale po prostu są to rzeczy już minione, nieadekwatne do rytmu Boga w teraźniejszości. Oto czynię rzeczy nowe. Piotr nawraca się do zamysłu Boga, a nawrócenie to wyraża się w konsekwentnym i odważnym działaniu. Piotr przeszedł drogę nawrócenia do nowości Boga, do zamysłu Boga. Drogę znaczoną w tym długim opowiadaniu słowami: o nie, Panie, Bóg mi pokazał i przekonuje się. I jego słowom towarzyszy zbiorowe echo radosnego wyznania już potem wspólnoty w Jerozolimie. A więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia na wyrzut. Idąc do szkoły pierwszych chrześcijan, jak mówiłem, kontemplując ikonę pierwotnego kościoła, wychodząc także od doświadczenia Pawła, chcemy teraz zastanowić się króciutko nad drogą nawrócenia do zamysłu Bożego. Przede wszystkim spróbujmy odpowiedzieć na dwa pytania. W jaki sposób dokonało się nawrócenie Pawła do zamysłu Bożego, objawionego mu na drodze do Damaszku? W jaki sposób potem nawróciła się wspólnota w Jerozolimie, uznając i przyjmując zamysł Boży objawiony za pośrednictwem Pawła? Zacznijmy od tego drugiego pytania. Wiecie, że dla wspólnoty w Jerozolimie Paweł, Szaweł, Żyd, prześladowca, był w pewnym sensie kimś obcym. Wszedł on do kościoła z zewnątrz. Nie należał do pierwszej grupy chrześcijan. Nie żył z Jezusem, ani go nie znał w czasie jego ziemskiego życia. Nie był naocznym świadkiem wydarzeń paschalnych i nie był obecny w czasie zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Możemy powiedzieć, że z punktu widzenia prawno-instytucjonalnego nie mógł poszczycić się żadną rolą czy tytułem. Wyruszając na misję, nie posiadał żadnych listów polecających i nie powoływał się na żadną władzę apostolską,
jednym słowem, Paweł jest człowiekiem wykraczającym poza schematy, nie dającym się sklasyfikować podstającym od normalności. Co więcej, ciąży na nim czarna plama przeszłości, bo prześladował chrześcijan. Jest więc oczywiste, że chrześcijanie patrzą początkowo na tego neofitę z odrobiną nieufności i przyjmują go bez entuzjazmu. A nawet trochę podejrzliwie. Łukasz tak pisze w 9 rozdziale. Kiedy przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Wkrótce jednak Paweł uwierzytelnia się w oczach braci nie tylko swoim życiem i działalnością misyjną, lecz także szczególną delikatnością, jaką okazuje wobec potrzeb macierzystej wspólnoty. Zbiórka przez niego zorganizowana i przeprowadzona ze szczególną miłością jest wymownym świadectwem komunii braterskiej ze wspólnotą Kościoła w Jerozolimie. I w czasie ostatniej wizyty Pawła w Jerozolimie stosunek do niego, jak się okazuje, uległ całkowitej zmianie. Łukasz pisze, mamy tu liczbę notu pierwszej osobą, był naocznym świadkiem. Kiedy znaleźliśmy się w Jerozolimie, bracia przyjęli nas na gość. Tych słuchawszy Pawła, stali się z nami działami Boże i wielbili Boga. A ponieważ Paweł stał się już nie tylko znaną osobą, ale wrogiem numer jeden tradycyjnych Żydów, bracia lękali się o niego i dali mu stosowne rady, co ma czynić, aby uniknąć śmierci. Działanie Boga w poszczególnych członkach odbija się zawsze echem w całej wspólnocie. Przyjmując Pawła, wspólnota przyjmuje niezrozumiały dla niej zamysł Boży. A tym samym przyjmuje Boga, który lubi zaskakiwać człowieka niezwykłymi gestami. No, gdyby tak przedstawiono Szatła Żyda po wydarzeniu pod Damaszkiem, czy może być kandydatem na apostoła, dzisiaj powiedzielibyśmy biskupa, to w cudzysłowie z IPL nie dostałby papierów. Tym bardziej Piotr. Przecież też się zabrał niszczy. I tutaj widzimy, jak czasami, choć jest trudno przyjąć zamysł Boga, ale trzeba się do niego nawrócić. U Izajasza czytamy takie mądre zdanie. Bóg mówi, myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami. Trzeba nawrócić się do zamysłu. Tu w tym przypadku, gdy chodzi o Pawła, to zamysł Boży okazał się bardzo owocny. Dalsza historia dowodzi, że Paweł rzeczywiście był tym, kim chciał Bóg. Wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów. I możemy powiedzieć, że Bóg nie mógł znaleźć odpowiedniejszego narzędzia od tego człowieka. Zakorzenionego w trzech kulturach, hebrajskiej, greckiej i rzymskiej. O temperamencie żywym i dynamicznym, odważnego i przedsiębiorczego, wolnego i wielkodusznego. Człowieka posiadającego wyjątkową równowagę między zmysłem praktycznym i duchem mistycznym. Wymagającego, a jednocześnie łagodnego, uczonego, a zarazem prostego. Człowieka zdolnego głosić Ewangelię masą i bronić jej wobec królów i władców. A przede wszystkim zdolnego żyć, działać i umrzeć jedynie dla tego, który jest w centrum zamysłu Bożego Jezusa Chrystusa. Wiadomo, że w tym samym planie Boga Paweł, który odegrał mnie rzeczywiście kluczową rolę w historii pierwotnego Kościoła, sam musiał się nawrócić do zamysłu Boga.
gdy spotkał zmartwychwstałego pod Damaszkiem. Zapewne dziwił się, że właśnie jego, że właśnie takiego Bóg sobie upatrzył i wybrał, żeby był jego narzędziem, żeby zaniósł Ewangelię aż na krańce świata. Szaweł, prześladowca chrześcijan, stał się Pawłem, głosicielem Ewangelii. Jechał do Damaszku, aby więcić chrześcijan, a potem wędrował po całym świecie, aby nawracać pogan i obdarzać ich wolnością w Chrystusie. Jechał do Damaszku jako człowiek pewny siebie, a tymczasem wszedł tam ślepy, zdezorientowany, prowadzony za rękę przez towarzyszy drogi. Musiał przeżyć doświadczenie ogołocenia, a stałe doświadczenie śmierci i radykalnego oderwania, aby móc przyjąć dar nowego życia. Tak, mówię o tym, bo naprawdę ciągle jesteśmy też wezwani do tego, aby nawrócić się do nowości i zamysłu Boga. Żeby czasami to mówienie zawsze tak było, nas nie zgubiło. Bo czasy nowe, ludzie nowi, młodzi ludzie nowi. Trzeba nawrócić się do nowości Boga, zamysłu Boga. Żeby być znaczącymi w Kościele i otwartymi na wszystkich. W Księdze Mądrości można wyczytać następujące słowa. Któż z ludzi rozezna zamysł Boży? Albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania zawsze zawodne. Bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Gdy czytamy te słowa mędrca, zgadzamy się z nimi całkowicie. To tak, jakby mędrzec pisał o tym, co sami czujemy, jakby znał nas to głębiej. Przyznajemy się, że często nie potrafimy zrozumieć, dlaczego Bóg tak czyni, a nie inaczej. A wszystko to dzieje się tak, gdy zapominamy, iż Bóg objawiający się na kartach Pisma Świętego, od jednej strony jest samym punktem spełnienia, skałą, na której można bezpiecznie budować, który jest ciągle tak samo wierny, niezależnie od zmieniających się okoliczności i chwiejności partnera przymierza. Z drugiej strony jest bowiem żywy, jest bowiem twórczy, pełnym nowych inicjatyw i niespodzianek. Działanie Boga nacechowane jest absolutną wolnością. On ze swojej natury jest ciągle nowy oraz zaskakujący. Oczywiście jedno jest pewne, że trzeba nam nie tylko zrywać z grzechu, ale nawrócić się do nowości i zamysłu Boga. To my, ludzie, powinniśmy nawrócić się do wielkości umysłu i serca Boga. A nie Bóg naginać się do naszych małych i nędznych schematów. I tylko jeszcze taka ostatnia myśl, żeby jakby temat na podstawie dziejów apostolskich zamknąć w całości. Że trzeba nam jeszcze nawrócić się do radości Boga. Zanim wyruszył w swoją ostatnią podróż do Jerozolimy, można by powiedzieć w epilogu trzeciej wyprawy misyjnej, Paweł pozostawił starszym prezbiterom w Efezie, a za ich pośrednictwem całemu Kościołowi powszechnemu pożegnalne przemówienie. Można go traktować jako duchowy testament. Przemówienie to kończy się poleceniem, aby pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I chociaż nie znajdujemy w Ewangeliach dosłownie takiego powiedzenia Jezusa,
jakie Paweł cytuje, to jednak jest ono dobrą syntezą pouczeń Jezusa. Dawajcie, a będzie wam dane. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Jednocześnie jest ono syntezą życia Pawła. Przez swoje przeżycie głębokie wydarzenia pod Damaszkiem, przez swoje nawrócenie się do zamysłu Boga, Paweł zrozumiał, że Bóg bezinteresownie obdarzył go niesamowitym darem. Że dar, który otrzymał, dar, który on przekazuje, to po prostu za darmo był otrzymany od Boga. Dlatego życie w dziękczynieniu i wielkoduszności stało się jego nowym ideałem. Więcej szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu. Zgodnie z tą logiką, Bóg jest radością i trwa zawsze w radości, ponieważ daje. Biblia tak go nam przedstawia. Lubi dawać i cieszy się, kiedy daje. Naprawdę Bóg odczuwa wielką radość, kontemplując stworzenie, które wyszło z jego rąk jako dar piękna. Cieszy się, obdarzając swój lud zbawieniem, a nade wszystko cieszy się z nawrócenia grzeszników. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Wielką radością jest dla Boga, gdy widzi swoje dzieci powracające do Niego. Ponieważ nie stawiają już oporu swobodnemu przepływowi Jego łaski, może ich znowu obdarzyć. I radość świadoma jest zawsze udzielająca się, zaraźliwa. Radość Boga nawraca człowieka i pobudza go do życia logiką daru. Zamiast posiadać, dawać. Zamiast mieć, obdarowywać. Zamiast gromadzić dobra, dzielić się nimi. Dzielenie się dobrami praktykowane w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej jest właśnie owocem takiego nawrócenia. Nie chodzi tu o ascetyczne oderwanie ani o styl życia wypływający z konieczności, ale o wybór wypływający z logiki Ewangelii i z głębokiego pragnienia, by być w harmonii z Bogiem, który hojnie obdarza. Dobrze, żebyśmy, a więc podjęli trud, żeby zerwać z grzechem, ale żebyśmy też podjęli trud, żeby nawrócić się, ciągle nawracać się do nowości Boga, do zamysłu Boga i radości Boga. Otyłeś, Panie, nas, Bóg jest miłością. Przez niezliczoność łask Bóg jest miłością. Przez mękę swą i krzyż Bóg jest miłością.